Witam Państwa serdecznie. Dziś przygotujemy potrawę, którą każdy Polak uwielbia. Cebularz. Podamy go z wyjątkowym farszem na bazie zupy cebulową. Mój syn to się zajada. Powichrowska, dzień dobry. A oto moi gości. Mąka z solą, z cukrem i drożdży wymiesza wyjątkowa pani Danuta. A jej synowa Kasia, mleko z żółtkiem. Urocza. Słucham? Mówię urocza, bo pan zawsze tak mówi o swoich gościach, że wyjątkowa Danusia, uwielbiana Kornelia czy wybitny Igor. A moja Kasia, synowa, jest urocza. Niech pan zobaczy, jak miesza. Aż się zmieszałam od tych komplementów wszystkich. Dziękuję, mamusiu, Danusiu. Urocza i cała zmieszana Kasia teraz wyrobi ciasto, a pani Danusia posieka cebulę. A ja, drodzy państwa, wymieszam opakowanie zupy cebulowej z kubkiem zimnej wody na bazę do naszego cebulowego farszu. Cebulę zeszklić na patelni. Panicie to w moich myślach, to niebywale. Ma pan rację. Mamusia, Danusia jest naprawdę wyjątkowa. Wyjątkowa to jest wasz duet, bo pierwszy raz się spotykam, żeby teściowa i synowa tak razem w ogóle się dogadywały. To dobrze wróży naszym cebularzom. No, kiedy ma się taką synową bez wad? Chociaż nie. Kasia ma jedną wadę. Ciasto. Mam wadliwe ciasto? Ciasto. Jest gotowe ciasto. Tak. Danusia to wszystko zauważy. Ciasto jest gotowe, możemy nakryć go teraz i ustawić w ciepłym miejscu na 2 godziny, tak żeby wyrósł, ale ja już mam gotowe ciasto. O. I teraz poproszę Kasiu, żebyś ulepiła z tego 4 kulka. 4 kulka. Ulepię. Ulepię. A jaką mam tę wadę? Jaką wadę? A, no wyszłaś za gamonia mojego synka. Kamil wcale nie jest gamoniem. Nie jest? Wykarmiłam go własną piersią, więc wiem, co on nie jest. Nic, tylko te ciuchy i ciuchy. A głupiego czekana w ręku utrzymać nie potrafi. Czekan? Danusia jest wybitną himalajstką. Koronę ziemi zdobyła. Wow, wielki szacun. Ja uwielbiam góry. Jestem z francuskich Alp. Zdobyłam wszystkie szczyty, a syna nie potrafiłam wychować. Raki z nóg mu lecą, a lina w ręce go parzy. Parzy to nasza tutaj cebula. Mogę teraz poszepać mak. I farsz gotowy, który wkładamy w tych głębieniach. Panie Dawidzie, musi pan wiedzieć, że Kasia jest wybitnym grotołazem, a i na skałkach też sobie dobrze radzi. A mój syn co? Dno. No to jest szczyt. Cebula. Znaczy farsz tutaj wkładamy, tak? Czujecie, jak to pięknie pachnie. Nie każdy musi się wspinać, prawda? Ja odkrywałam jaskinie, mamusia się wspinała na szczyty, a Kamil w tym czasie się piął. Gdzie się piął? Na szczyty kariery się piął. Panie Dawidzie, co dalej? Teraz smarujemy brzegi ciasta, tutaj białkiem z mlekiem i będziemy piec w rozgrzanym piekarniku w 190 stopniach przez 25 minut na złoty kolor. Super. Uwaga, uwaga. Piękne cebularze. Ten Kamilek, znaczy pan Kamil, to czym się zajmuje, jeśli to nie jest tajemnicą? Może jest prezesem firmy odzieżowej. Gamo, nie jeden w golfie chodzi, a cebularz to tak wcina, aż mu się uszy trzęsą. Można? Tak, oczywiście. No nie, normalnie to jest szczyt. Takiego cebularza to mój Kamilek jeszcze nie jadł. Jadł? Jak mu żona ugotowała, jadł. Nawet opowiadał, że czuję się jak w raju, jakby wszedł na Monteverest. O. Tak powiedział Kamilek? No to może będą jeszcze z niego ludzie. A jeśli wy też, kochani, chcecie się wspiąć na szczyt kulinarny, zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową. Tu się gotuje na przepis cebularza oraz jego wyjątkowy farsz na bazie zupy cebulowej. Bon appétit. Bon appétit. I też pozdrawiamy Kamilek. Kamilek.